nasz zespół Rojanki powstał w 1977 roku przy Kole Gospodyń Wiejskich w Roju, założony przez przewodniczącą Bernadetę Garanek. Początki nie były takie łatwe, bo to ani telefonów nie było, ani niczego. Jak się chciało próba zwołać, albo co to wszyscy, trzeba było jechać na kole i te nasze paniusie powiadamiać. Chociaż starsi ludzie mieli do nas pretensje, że my się nazywali Rojanki, bo oni zawsze padali tak, my mieszkamy w raju, a nie w roju. Iście się powinni nazywać Rajanki, a nie żadne tam Rojanki. No ale jakby to tak powstało, tak to zostało. No najpierw pomogł i nam przygrywał pan Józef Poluk. No ale potem się nam ożenił i przyszedł pan nauczyciel z naszej szkoły, pan Krause. Ale on się też tak za długo nam nie zajmował, bo się pochorował. No i pani Bernatka została bez grajka. W końcu poszła do pana Młotyki, no ale on jeszcze był młody, pracował i prosiła go, no ale zgodził się i tak się z nami użyło do dzisiaj. No też mu nie było łatwo. Musiał szychty mienić, jak były wyjazdy, urlopy brać. A my próby to jak z panem Józikiem, no to czasami o 6 rano, bo potem zaś baby musiały iść siano suszyć, ćwikla pleć. A jak pan Motyka był, no to też według jego szychty, według zmiany. Czasami jak wracał z drugiej zmiany, to my tak późno wieczorem dopiero mieli próby. I tak się to ciągnie aż dnia dzisiejszego. Piosenki, no to mówimy tak, od naszych babciów, mamów, my zbierali po wsi, jak tankery co miał albo wiedział, no to się wszystko spisywało, albo się usłyszało, zaraz się to pisało, no i tak se to układamy, potem pan Lenek to zaś tam próbuje, czy to pasuje według jego akordy, no i tak to ciągnęmy aż do dnia dzisiejszego. No, nie było przed tym żadnych tych zespołów. My byli sami. No to już to my mieli okropne powodzenie. My wszędzie jeździli. I na kopalnia Zofiówka, na Dzień Górnika, i na Dożynki, i na festyny. Wszędzie nas brali. Ale potem to się narobiło tyle tych zespołów. No, my już byli znani, no to już tak potem troszeczkę o nas zapominali. Bo wie pan, zawsze to jest tak. Nowo mietła, dobrze zamiatło. O tych starych to się już potem zapomina. Ale my se tak dalej siedzimy, śpiewamy i dalej se to tak prowadzimy. Zdobyliśmy bardzo dużo różnych nagród, wyróżnień, dyplomów. Mieliśmy i pierwsze miejsce, i drugie, i nie dostaliśmy też czasami nic. Różnie to w życiu było. No taki ważny też mamy
dyplom i Złoty Kłos, pierwsze miejsce i my, i solistka. Mieliśmy ta solistka, pięknie nam śpiewała, no ale chłop się jej pochorował, ona się pochorowała, no i nie mamy już. Nas jest tu już teraz coraz to mniej. No bo nie ma to jak młodym być, na starość to już tak nie idzie, jakby się chciało. A tych młodych, no to nie idzie bardzo zwerbować. No bo to one nie ma się co dziwać, one nie mają czasu. Dzieci małe, prawie wszystkie do roboty chodzą. No przyjdzie z tej roboty to co? Do roboty ma pełno i z dzieciami, i z chłopem, i naważyć, i posprzątać. No nie ma się co dziwać tym młodym. Do najważniejszych takich występów, co my występowali, no to trzeba było powiedzieć, że na małej scenie w Rybniku to było wyróżnienie wielkie, bo to tam było zjazd wszystkich tych, co prowadzą ten folklor z całej naszego Śląska i z ziemi cieszyńskiej. Im się bardzo podobał nasz występ, nasze stroje. Potem my też występowali w Zabrzu na Wstynie razem z Józefem Polokiem. W telewizji w Bytkowie na nagraniu świątecznym. No, na kopalni na Dniu Górnika, na wszystkich festynach w okolicy tu występowali my i na prezydium, na różnych sesjach, na tych 50-latki, jak mieli 50 lat po ślubie. No różne były występy. Przez całe te 34 lata, no tego nie idzie co tak pospominać, kaj my to wszystko występowali. No to już są te przeglądy wszystkie, jak Wici, Złoty Kłos, czy Wodzisław, czy tam Brynna, no to już zawsze występujemy w tych przeglądach, no i bierzemy czasami nagrody, a czasami się nam nie udaje. Tak to w życiu bywa. Planujemy jeszcze występy z okazji Dnia Matki. Mamy już zaplanowany wyjazd do Chorzowa na Wici, do Brynnej i do Wodzisławia. To są plany na rok bieżący. I tak by syneczku.